aby zbadać, jakie zmienne należałoby dodać do modelu ekonometrycznego, żeby jego jakość podwyższyć, możemy w przypadku, gdy nasze zmienne pochodzą z szeregu czasowego, z jakiegoś okresu czasu, to akurat są dane roczne, można dodać zmienną czasową, można też dodać zmienne opóźnione. Na oddzielnym filmie omawiałam to, jak można podwyższyć jakość modelu, gdzie pozornie tylko dwie zmienne wpływają na Y, dodając trend liniowy. Na tym filmie pokażę, jak można zmienić budowę takiego modelu, biorąc pod uwagę opóźnienia zmiennych niezależnych i zależnej, które mogą, powiedzmy, być elementem bardzo ważnym w jakości tego modelu, który chcemy zbudować. Bo nie zawsze ten model, który tylko uwzględnia wpływ zmiennych tutaj objaśniających na Y z tego samego okresu, jest najlepszym modelem. Czasem wystarczy wykonać kilka dodatkowych sprawdzeń, żeby jakość modelu podwyższyć. Jeżeli na początek, analizując dane, możemy sobie wykonać analizę macierzy korelacji i zbadać, że korelacja Y bezpośrednie z X1 jest zadowalająca na poziomie bardzo, nawet bym powiedziała, wysokim 97%, to jest na przykład wynik, który jest poniżej wartości krytycznej, czyli teoretycznie powinnam uznać tą korelację za nieistotną i taką jakby z naszego punktu widzenia negatywną, to ta korelacja między X1 a X2 jest na niskim poziomie, czyli oczekiwanym niskim. Pamiętajmy o tym, że ta korelacja w modelach ekonometrycznych, korelacje między zmiennymi objaśniającymi bezpośrednio między sobą powinny być jak najmniejsze, a korelacja bezpośrednia każdej ze zmiennych typu X1 na Y i X2 na Y powinny być jak najwyższe co do wartości bezwzględnej, czyli powinny cechować się bardzo wysoką siłą takiej zależności. W Gretlu jeszcze jest bardzo fajna opcja takiej graficznego przedstawienia korelacji, gdzie na głównej przekątnej są te korelacje, oczywiście danej zmiennej samo sobą, czyli są na pewno jedynki, a tu korelacje kolorystycznie poza główną przekątną są potraktowane jako korelacje, ocena siły tej korelacji, czy ona jest duża, czy jest niska, tak żeby wzrokowo umieć to ocenić. Blady kolor będzie oznaczał tutaj brak jakiejś istotnej, silnej korelacji, a potem w miarę wzrostu intensywności tego koloru, tak jak tu widać na skali, mamy coraz większą tą siłę tej zależności. Więc tutaj to jest element taki dodatkowy, może bardziej do prac zaliczeniowych, żeby coś więcej umieścić. I jak na oddzielnym filmie omawiałam ostatnio, można wykonać pierwszy model właśnie z samozmienną pojedynczą, która silnie wpływała na Y. Możemy też zbudować model z pojedynczą drugą zmienną, co oczywiście tu daje nam gorszej jakości model, bo tu wartość P jest bardzo wysoka, powyżej 5%, to jest wynik bardzo niski, poniżej 5% i pozytywnie. Ma wysoki też współczynnik determinacji, mniejszy udział reszt niż to w tym modelu. I jeżeli zbudowujemy model, w którym mamy dwa czynniki uwzględnione jako zmienne objaśniające, możemy zauważyć, że ten model będzie miał na pewno wyższą wartość skorygowaną niż byłoby to w przypadku obu tych wcześniejszych modeli. 94% tu, tu 6%, tu jest 95,5%. I ten model teoretycznie wydaje się modelem dobrym. Gdyby ktoś chciał, oczywiście może zmodyfikować taki model o czynnik time'u, czyli ten czynnik jakby trendu liniowego. Oczywiście ja to omawiam na oddzielnym filmie, tutaj to bardziej w wersji skróconej, ponieważ ta zmienna Y, którakolwiek w sumie ze zmiennych, w tym układzie tych zmiennych, wykazywała trend liniowy, zarówno pomarańczowym kolorem, jak i zielonym, zaznaczone obie zmienne, już nieważne jakie, ale wykazywały trend liniowy. Czyli na pewno zmienna tutaj kolorem uznana pomarańczowym, ona ma trend liniowy i ona jakby może zostać prawdopodobnie zastąpiona tym trendem liniowym, bo będą miały między sobą bardzo dużo korelacje, ale to, że zmienna Y, czyli kolorem zielonym zaznaczona tutaj linia, raczej będzie wykazywała trend liniowy,
to akurat dobrze świadczy, bo ta zmienna Y przez taki trend liniowy może być tłumaczona. Czyli jeżeli teraz zbudowałam właśnie ten model trendu i taki powiedzmy przyczynowo-skutkowy razem z czynnikiem upływu czasu liniowego, widać, że tutaj do usunięcia jest ta zmienna, która miała podobny przebieg jak trend liniowy i ta zmienna zostaje z modelu usunięta i dodatkowo możemy w tym momencie powiedzieć, że ten model wydaje się super poprawny, ale możemy zawsze sprawdzić, czy jest to model najwyższych ocen, lotów, jakkolwiek to powiemy, bo współczynnik skorygowany R kwadrat na pewno jest lepszy niż w każdym innym modelu. Tutaj widzimy, że zarówno X2, jak i time posiadają te dwie wartości P poniżej 5%. I dodatkowo, o właśnie, ten model kontra ten model, można zbadać tak zwany korelogram procesu resztowego, ponieważ w nim będziemy wiedzieć, czy jak mamy dane czasowe, czy można zakładać, że na pewno nie ma takiego negatywnego zjawiska autokorelacji reszt, czyli tych elementów odchodzących z modelu jako element negatywny, który powinien być jak najmniejszy. Dlatego jeżeli klikniemy wykresy, korelogram procesu resztowego, nic tu nie musimy zmieniać, ile opóźnień chcemy zbadać, możemy to też zamknąć się po prostu na tym elemencie. Ja już od razu widzę, że zarówno dla drugiego opóźnienia, jak i dla piątego opóźnienia wartości PACF tutaj w tym miejscu, jak i w tym miejscu wykazują istotność na poziomie 5%, co oznacza, że istotna jest autokorelacja reszt rzędu drugiego, jak i reszt rzędu piątego, co oznacza, że faktycznie na bieżące reszty wpływają te wartości reszt, jakie obserwowano w okresach dwóch czy pięciu i wtedy możemy generalnie powiedzieć, że w resztach występuje autokorelacja rzędu piątego, czyli autokorelacja niższych rzędów jest możliwa aż maksymalnie do rzędu piątego. I żeby tutaj to negatywne zjawisko wyeliminować, można wejść edycja, modyfikacja tutaj tego modelu, klikamy sobie specyfikacja i opóźnienia i dla obu zmiennych oczywiście technik jest dużo. Ja nie mówię, że ja pokazuję Wam najbardziej taką poprawną merytorycznie, możecie się kierować tym, co pokazują Wam na uczelni, ale nie wiemy, czy te opóźnienia wynikają bezpośrednio z samego X2 czy Y. Możemy dodać opóźnienia rzędu piątego do zmiennej X2 jak i Y naraz i to, co tutaj nam się wygenerowuje, to jest zespół dodatkowych zmiennych, które mogą objaśniać, od czego zależy Y. Tu się dopisało 5 zmiennych, no i tutaj się dopisało też 5 zmiennych. Obserwacji mamy dość dużo, jak na ekonometrię, wiadomo, na etapie uczelnianym, więc tutaj te 10 dodatkowych zmiennych jeszcze nie stanowi dla gry, dla problemu, pozwoli nam wygenerować model, ale zwróćcie uwagę, przez to, że 28 obserwacji było, a dodaliśmy opóźnienia rzędu maksymalnie 5, to liczba obserwacji skróciła się do 23 i nie ma co się temu dziwić. To są po prostu jakby obcięcie zakresu próby o 5 obserwacji niekompletnych. I jak widać, współczynnik determinacji w tym modelu i w tym modelu ten jest wyższy, ale w niewielkim stopniu. I jeżeli powiedzmy będziemy chcieli eliminować zmienne taką metodą a posteriori, co chwilę byśmy musieli budować tutaj model, w którym wyrzucamy zmienną zaproponowaną nam przez Gretla, ponieważ chcemy zawsze zbudować taki model, który wykazuje możliwie istotny wpływ na Y wszystkich zmiennych objaśniających w naszym modelu. Ale jest też takie proste, fajne narzędzie testy pominiętych zmiennych. I teraz, jeżeli klikniemy test pominiętych zmiennych i wejdziemy sekwencyjna eliminacja zmiennych i przekręcimy kółkiem na przykład na myszce do poziomu 5%, to my możemy spośród wszystkich naszych zmiennych lub też jakichś wybranych, które sobie tutaj wskażemy, wybrać te zmienne, które będą miały istotność do 5% w takim ultra krótkim czasie i bezbłędnie. Więc jeżeli teraz kliknę OK, otrzymany mamy taki, nazwijmy to, raport, w którym mamy informacje, jakie po kolei powinny po jednej ze zmiennych usunięte być zmienne, żeby otrzymać model
o takiej dokładnie postaci. I ta postać modelu posiada tylko zmienne istotne statystycznie do 5% i współczynnik determinacji na pewno na wyższym poziomie niż było tu. Jeżeli chcemy porównywać modele, to oczywiście na podstawie dokładnie skorygowanego R kwadrat, bo mają różną liczbę zmiennych objaśniających i czasem liczbę obserwacji. I co jest bardzo ważne, utrzymały się te wpływy sprzed 5 okresów zarówno w przypadku zmiennej zależnej, jak i niezależnej. I jeżeli teraz chcę sprawdzić sobie, czy ten korelogram się już wyczyścił, czy nie ma żadnych istotnych opóźnień, klikam sobie OK i mamy bardzo, bardzo pozytywną sytuację, która będzie mówiła o tym, że tutaj nie mamy żadnej istotnej autokorelacji reszt ani dwóch gwiazdek, ani trzech, jedna gwiazdka to jeszcze za mało, bo to jest istotność na poziomie 10% i możemy w tym miejscu powiedzieć, że ten model teoretycznie może być dobrej jakości, ale żeby mieć taką pewność, klikamy sobie odpowiednie testy statystyczne w zakładce testy, które oczywiście są wymagane na uczelni, bo nie ma co przerabiać wszystkich, tylko te, które przez Waszą uczelnię są wymagane. Popularne to kwadraty, logarytmy, reset, czyli trzy testy specyfikacji. Minimum też to test White'a czy normalności. Niektórzy mają dodatkowo wtedy badaną jeszcze tego Darbina Watsona mimo badania tego korelogramu. Arch QLR czy QSUM to są już rzadziej, ale to wszystko zależy od uczelni. Także zapraszam Was tutaj do dalszej nauki i trzeba po prostu to dobrze ćwiczyć, bo metod ekonometrycznych jest bardzo dużo, a która jest pokazywana na uczelni, to już zależy od samej uczelni, bo naprawdę nie wszystko jest prezentowane na zajęciach. Pozdrawiam.